Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na rozmowę z Tadeuszem Sławkiem. Profesorem Tadeuszem Sławkiem, autorem książki Na okrężnych drogach, tłumaczenie literackie i jego światy. Książka powstała pierwotnie jako cykl wykładów, które Tadeusz Sławek wygłosił w Krakowie na Wydziale Polonistyki w Centrum Badań Przekładoznawczych tuż przed pandemią. Potem w trakcie pandemii mieliśmy już dużo czasu na to, żeby nad książką pracować i wreszcie ujrzała światło dzienne z piękną okładką autorstwa Przemka Dębowskiego w edycji wydawnictwa Charakter w kooperacji z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Na okładce Wieża Babel, która jest zarazem latarnią morską. Książka jest, no cóż, lekturą ambitną dla ambitnych tłumaczy, dla ambitnych czytelników, dla wszystkich, których interesuje myślenie o tym, czym przekład jest, jak przekład można rozumieć, jak z przekładem można dyskutować i jak można, myśląc o przekładzie, myśleć zarówno o innych ważnych dla ludzi aspektach rzeczywistości społecznej czy kulturowej. Na rozmowę z profesorem Sławkiem zapraszam Państwa do Katowic, gdzie dzięki współpracy z Miastem Ogrodów, Katowicami Miastem Ogrodów, nagraliśmy ją kilka dni temu. Bardzo jest mi miło, że mogę zapowiedzieć rozmowę, która dla mnie osobiście była i ważna, i szalenie inspirująca. Myślę, że będzie taka i dla Państwa. Zapraszam. Dzień dobry. To jest festiwal Odnalezione w tłumaczeniu. Ja się nazywam Magda Heidel. Mam wielki zaszczyt i nie mniejszą przyjemność powitać Tadeusza Sławka, profesora Tadeusza Sławka, autora książki, która będzie pretekstem dzisiejszej rozmowy i jej osnową, profesora, filozofa, anglistę, amerykanistę, polonistę, autora licznych książek poświęconych wielkim pisarzom języka angielskiego, Williamowi Blake'owi, Henry'emu Davidowi Thoreau, ostatnio również nieangielskiemu pisarzowi Jerzemu Żuławskiemu. Pisał o losach uniwersytetu we współczesnym świecie, pisał o zwierzętach, o niekompletności naszej egzystencji, o ubywaniu, o ujmowaniu, ale też o uchodzeniu. Dużo takiego ruchu na zewnątrz w pisaniu Tadeusza Sławka, a dzisiaj będziemy mówić o chodzeniu wokół. Książka Na okrężnych drogach, tłumaczenie literackie i jego światy. Książka przeze mnie ostatnio dość dokładnie ponownie przeczytana. Tadeusz Sławek w książce tej mówi o doświadczeniu przekładu, mówi o przekładzie literackim jako o pewnego rodzaju ruchu intelektualnym, ale i cielesnym. Chciałam zacząć od bardzo prostego pytania. Jakie jest Twoje doświadczenie przekładu? Przywiozłam ze sobą dwie książki, które ostatnio opublikował Tadeusz Sławek, tłumacz, Wyspa na Księżycu oraz Pieśni Niewinności Williama Blake'a oraz wybór wierszy Emily Dickinson, Samotność przestrzeni. Znaczące bardzo wybory nazwisk, znaczące bardzo wybory typu literatury do tłumaczenia. Chciałam Cię zapytać o Twoje doświadczenie tłumaczenia. No pewnie trzeba położyć akcent na słowo doświadczenie właśnie, bo to te książki dwie, które biuro literackie wydało, czyli Blake i Emily Dickinson, to oczywiście są po pierwsze takie okruchy właściwie z twórczości tych wielkich dwóch osobistości literatury. No. Więc po pierwsze najpierw jest to doświadczenie takie, które polega na tym, że coś z tych autorów wybieramy. Czyli szukamy czegoś w tych autorach, co do nas, albo co nas specjalnie dotyka. W przypadku Blake'a było to jeszcze o tyle ciekawe, że o ile Pieśni Niewinności i Doświadczenia są znane i to w wielu przekładach, prawda? Ale może to jest taki tekst, który każda generacja powinna sobie przetłumaczyć na nowo. Może to jest jeden z tych tekstów, prawda? Ale w przypadku Blake'a ciekawe było to, że ta Wyspa na Księżycu jest bardzo nietypowym Blake'iem. I może jedno z takich pierwszych doświadczeń tłumaczenia byłoby takie, że
No pewnie siłą rzeczy, szukając autora, szukamy w pierwszym rzędzie, doświadczamy tego, z czym ten autor się nam głównie kojarzy. Ale wyjątkową satysfakcję daje odnalezienie u tego autora czegoś, co jest jak gdyby taką drugą stroną tego autora, z czym nie kojarzymy. Blake'a na ogół nie kojarzymy z tym dziwnym tekstem, który jest taką oświeceniową satyrą właściwie. Czasem jadowitą na wybitne postacie późno XVIII-wiecznej Anglii. Więc to jest takie poszukiwanie w tym wielkim gąszczu niezwykle pięknych roślin, jakimi są dzieła tych autorów, to jest poszukiwanie jakiejś swojej rośliny. Czasem będzie to roślina, która tam jest obficie reprezentowana, a czasem będzie to taki rarytas, który się tam zaplątał zupełnie z innego klimatu i zupełnie z innej atmosfery, z innej strefy klimatycznej. Więc ja myślę, że gdyby tak podsumować krótko, żeby już nie zajmować za dużo czasu, to bym powiedział, że doświadczenie tłumacza polega na nieustannym doświadczaniu różnorodności materiału, z którym się obcuje. Nawet jeśli weźmiemy jedną postać, którą się tłumaczy, czy to Dickinson, czy to Blake, to doświadczenie tłumacza polega na tym, że ta postać zawsze wyda się nam migotliwa, ta postać zawsze wyda się nam w swój sposób niepochwytna. A konsekwencją ostateczną, i to już ostatnie może zdanie na ten temat, konsekwencją ostateczną będzie to, że po skończeniu tłumaczenia czujemy niedosyt, czujemy niepokój, wiemy dobrze, autokrytycznie, czegośmy nie zrobili dobrze, wiemy, ile miejsc potraktowaliśmy powierzchownie, ile rzeczy nie dopatrzyliśmy. Więc to jest tak, że druga strona doświadczenia tłumackiego jest lekcją pokory. Zainspirowało mnie to, co powiedziałeś o roślinach, czyli autor czy dzieło jako takie jakieś uniwersum przyrodnicze. Co zrobić, żeby nie powstał zielnik? Co zrobić, żeby nie powstał zielnik? To prawda. Zresztą to o tych roślinach to tak ciekawie, że nam to wypadło nie tylko dlatego, że siedzimy koło tej rośliny o takim głębokim, zielonym kolorze liści, ale dlatego, że w tej książce jest pewien taki fragment, na który oczywiście napatoczyłem się nieomal przypadkowo, kiedy bodaj pani Małgorzata Łukasiewicz, czyli tłumaczka, przedziera się przez nazwy roślin właśnie i mówi, że właściwie i porównuje nazwy roślin w języku X do ich polskich odpowiedników. I zauważa, że niektóre nazwy przetłumaczone na polski sposób idealnie poetyckie. Natomiast o niektórych mówi: Matko Boska, to już lepiej zostawmy oryginał, bo to brzmi tak albo strasznie. Łacinę. Albo łacinę. Bo to po polsku brzmi tak strasznie, że nikt nie wie w ogóle, o co chodzi. To są jakieś takie nazwy marsjańskie. Z całym szacunkiem oczywiście do systematyki botanicznej. Więc tak, to jest zresztą, żeby tak do tych roślin jeszcze nawiązać, tłumaczenie to jest takie poruszanie się rzut silvarerum, prawda? Bo coś wybieramy do tłumaczenia, a następnie jak już wejdziemy w ten tekst, to widzimy, że no, może nie każde, ale wiele słów, które się nam wydały w tym oryginale jasne, klarowne, nieomal słownikowe, zielnikowe, używając twojego porównania, nagle okazuje się, że to one są wcale nie takie zielnikowe, jak się wydało. Mm. Że one mają swoje odrosty, że one się rozgałęziają w inne strony, więc myślę, że to tak, ta biologiczna metafora jest na swoim miejscu tutaj. Myśląc o takim uniwersum żywym, myślę też o wielojęzyczności. A wielojęzyczność to jest jeden z ważnych motywów książki, o której rozmawiamy dzisiaj. I właściwie od wielojęzyczności, od wieży Babel zaczyna się przekład. Jedno z pytań, które ta książka rozważa, to jest pytanie o to, czy to przekleństwo, czy błogosławieństwo. I jak niebezpieczeństwo przekleństwa w błogosławieństwo zamieniać. Myślałam o tym niedawno przy okazji kontrowersji wokół języka śląskiego. Wielojęzyczność jakoś jest groźna, okazuje się. Wielojęzyczność jawi się jako groźna tym, którzy uważają, że właściwie należy za wszelką cenę dążyć do ujednolicenia języka, a przynajmniej do stworzenia czegoś, co byłoby takim językiem, w którym który jest jeden w tym sensie, że można nim upowszechnić pewną prawdę, którą się uważa za jedną, jedyną i niepodważalną. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy do wielości języków, to każda z tych prawd, które są ogłaszane, by tak powiedzieć, centralnie, jednojęzykowo,
A w momencie, kiedy się ją zaczyna tłumaczyć na inne języki, to ona okazuje się wcale nie taka jednoznaczna, okazuje się wcale nie taka jednobarwna i wcale nie taka powszechna i wcale nie taka czysta. Więc w związku z tym wielojęzyczność polega, tak mówisz o języku śląskim, czy o gotce tak zwanej. No to ostatnio, prawda, kontrowersja, która polega na tym, się okazuje, że może on, jako, jeśli zostałby uznany za język, a nie dialekt, zagrozić integralności polszczyzny i jej bezpieczeństwu. Tak, tak się mówi. Oczywiście te spory trwają od wielu lat. Już zresztą ja się zresztą z tym argumentem. Ja mogę zrozumieć różne dyskusje, mogę zrozumieć dyskusje czysto lingwistyczne, czy to jest osobna mowa, czy to jest dialekt, czy to jest na rzecz. To mogę zrozumieć, ale mówienie, jakoby to miało zagrozić temu, że my nagle przestaniemy się rozumieć jako obywatele polscy między sobą, jest argumentem czysto politycznym i moim zdaniem pozbawionym racji. Natomiast wracając do tego, to wielojęzyczność jawi się jako coś takiego, co pozwala zobaczyć, jak bardzo różnorodne są słowa, które wydają się nam jednorodne, jak bardzo te słowa, które są takie twarde, rzeczywiste i na jawie, jak bardzo one śnią. Skoro powiedziałeś o śląskiej gotce, Jerzy Ciurlok, który jest takim Ślązakiem doskonałym i bardzo pięknie przetłumaczył aforyzmy Kawki na śląski. On mówi, śląskie jest moim językiem, a wiem to dlatego, że ja śnię po polsku. Po śląsku. Po śląsku. Mnie się śni po śląsku. I wydaje mi się, że to jest piękny sposób powiedzenia, kiedy człowiek się może zdeklarować jako mówiący danym językiem i kiedy może zdeklarować, że to jest język mojej narodowości. Ja mam tu teraz Ciurlok, Jerzy Ciurlok pozwoli mi wypracować sobie zdanie. Wtedy, jak mi się śni w tym języku. Ma to swój wymiar taki cielesny i biologiczny, prawda? Natomiast no, od politycznego nie umkniemy. W książce przenosisz dyskusję o przekładzie, mam wrażenie, bardzo jednoznacznie z dyskusji lingwistycznej czy filologicznej, chociaż o filologii, mam nadzieję, porozmawiamy zaraz, na taki poziom egzystencjalny. I tutaj już polityka wkracza z buciorami, prawda? Strona 7 Tadeusz Sławek, jeśli by spojrzeć z perspektywy życia politycznego, powiedzielibyśmy, że przekładanie sprzeciwia się wszelkiemu natywizmowi. Gdy polityk mówi, musimy oznajmić, że nie chcemy być różnorodni i nie chcemy być przemieszani, chcemy być tacy, jacy staliśmy się 1000 lat temu tutaj w Kotlinie Panońskiej, tłumacz zgłasza poważne wątpliwości. Polityka przekładu, to Tadeusz Sławek, jest polityką wielogłosowości. Nie może zgodzić się na wizję świata, w którym relacje z innym, obcym, są równoznaczne z zanieczyszczeniem tego, co rodzime i czyste. Zechciałbyś skomentować? To oczywiście była aluzja do stanowiska wygłoszonego kiedyś przez Viktora Orbana, prawda, który tak określa swoją misję, prawda, jako misję odczyszczenia Węgrów i pokazania, czym oni od rzekomo tysięcy lat są. Natomiast no, to jest dyskusja, tak mówiłaś poprzednio, czy mamy rozumieć wieżę Babel jako katastrofę, czy mamy rozumieć wieżę Babel jako otwarcie jakiegoś nowego, która kończy, czy też mamy rozumieć wieżę Babel z jej upadkiem jako początek czegoś nowego. Dlatego się tak cieszę, że w tej książce znalazło się miejsce na tą ilustrację polskiego artysty, która łączy wieżę Babel z Arką. Krzysztof Skurczewski. Tak, Krzysztof Skurczewski. I to jest, wydaje mi się, doskonale wizualnie takie upostaciowanie tego, wyobrażenie tego, co chcę powiedzieć. To znaczy, wyobrażam sobie to właśnie tak, że upadek wieży Babel jest początkiem, tak jak Arka ocaliła nas z potopu, tak myślę, że wielojęzyczność będąca wynikiem, by pozostać przy tej słynnej biblijnej opowieści upadku wieży Babel, otwarła przed nami nowe obowiązki, ale i nowe zadania oczywiście. Wyzwanie, ale z perspektywą na zyski. Tak mi się wydaje. Znaczy, skoro mówimy już o Arce, no to powiedzmy sobie wprost, wyzwanie z perspektywą na ratunek. Dzisiaj wszyscy szukamy ratunku, szukamy jakiegoś ocalenia. Nie tylko z powodu pandemii, choć w tej chwili przede wszystkim z powodu pandemii, ale szukamy też ocalenia w takim szerszym kontekście, bo czujemy, że coś się skończyło, nie bardzo potrafimy sobie jeszcze odpowiedzieć co. I teraz pytanie, czy zdobędziemy się na coś, żeby ten koniec był jednocześnie początkiem? No i wydaje mi się, że ta książka, która powstawała tuż przed pandemią, tak, prawda?
I ona tak podejmuje teraz ten dokuczliwy temat, pokazując, że obowiązek przekładania jest jakby początkiem, nadzieją na pewien nowy początek. Zresztą parokrotnie tam powtarza się teza, że tłumaczenie jest rzeczą najpoważniejszą z możliwych. Teraz tezą Derrida oczywiście, tak. Ale to jest bardzo chwytliwa i bardzo mądra teza. Chętnie wrócimy do niej, ja wrócę chętnie do niej z pytaniem. Natomiast chciałam zapytać jeszcze wcześniej o takie pojęcie, które wypracowujesz i wprowadzasz tutaj z kolei za słownikiem Lindego, mianowicie termin tłumactwo. Podstawowe wyzwanie tłumactwa. To jest dziwne słowo, prawda? To jest takie słowo, które jakoś nas pociąga, a z drugiej strony jakoś jest niepokojąco takie negatywnie, coś ma w sobie takiego, prawda? W każdym razie, jeśli wolno, przeczytam jeszcze. Proszę podstawowe bardzo. Wyzwanie tłumactwa, czyli pracy, która szuka wspólnego języka przy zachowaniu odrębności. To jest bez narzucania jednej obowiązującej mowy. Rozpoznać różnice, nie niwelować ich za wszelką cenę. Innymi słowy, nie przekładać na nasze, swoje. Oto wyjaśnienie, czy nie lepiej rzecz, oto wytłumaczenie. Tak, to tłumactwo jest rzeczywiście z Lindego, natomiast te twoje mają takie wątpliwości co do brzmienia i samego skojarzeń wywołanych. Taka barwa tego słowa, barwy, prawda? Tak. Co zresztą jest ciekawą uwagą, bo to jest bardzo ciekawy aspekt tłumaczenia, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie w języku naszym oddać barwy właśnie, to co ty mówisz, barwę dźwięku innego języka, co zresztą marginesowo gdzieś w tej książce się też pojawia. Ale to jest bardzo ciekawe właśnie też zagadnienie fonetycznej strony języka. Ale wracając do tłumactwa, wydaje mi się, że może też są być trochę takie niepokojące, dlatego że się łączy z troszkę z tułactwem oczywiście. Tam zresztą pojawia się w tej książce tułacz, prawda? Fonetycznie. Ale może jest kułactwem? Może kułactwem, no nie chcę powiedzieć, że pewnego rodzaju tłumoctwem. Właśnie, właśnie. To jest takie słowo na pograniczu wielu, wielu różnych słów, ale ono też mnie zafrapowało, dlatego że pokazuje, jak warto czasem sięgnąć do słów zapomnianych, do słów, które kiedyś były zapewne używane, prawda, ale gdzieś zapodziały nam w historii. I teraz nagle, kiedy my do nich wracamy, to one oczywiście, my nie wracamy do nich w ich oryginalnym XVII czy XVIII-wiecznym kontekście, no, tego się nie da zrobić, ale nagle ten kontekst XVIII-wieczny zaczyna brzmieć niepokojąco dla nas owocnie, prawda? Wydaje mi się, że jednym z zadań tłumaczenia jest zainspirować czytelnika do takiego rodzaju zastanowienia się właśnie, co w tym słowie jest, prawda? To jest to, co wracając do tej twojej ładnej metafory zielnika, co sprawia, że nagle ta roślina nie jest zasuszona słownikowo, prawda, z całym szacunkiem, tylko że ona żyje, prawda, że ona ma niepokojące kolory jakieś. Może jakimś przetrwalnikiem jest, nie? Są takie zielniki, które przetrwały nasionka, które potem nagle okazuje się, że działają. Może to jakieś takie dzisiaj bardzo modne słowo się mówi, że to jest w naszym DNA, może to jest jakieś DNA zachowane pewnego znaczenia, które my odkopujemy i odkrywamy po latach. Także mnie te słowa bardzo interesują, ale też szerzej myślę, że to jest jedno z powołań tłumaczenia, prawda? W tej książce zdanie czy fraza, która bardzo często się pojawia, jest taka: tłumaczenie to. I potem następuje jakiś rodzaj eksplikacji. Wspomniana Małgorzata Łukasiewicz, która zresztą jest autorką wydanej również przez wydawnictwo Charakter książki Pięć razy o przekładzie, która również pod auspicjami odnalezionego w tłumaczeniu została napisana, a najpierw wygłoszona w postaci wykładu. Więc Małgorzata Łukasiewicz cały rozdział poświęca metaforom przekładu. Ty tego nie robisz, ale jakimś takim podskórnym rytmem twojej książki jest szukanie metafor przekładu. Dlaczego nie wystarcza po prostu powiedzieć przekład czy tłumaczenie, tylko trzeba nieustannie pracować nad tym, żeby to pojęcie, czy pojęcie tłumactwa w opozycji do tłumaczenia zwyczajnego lub nienaznaczonego tą misją wypracowywać. Dlaczego to jest takie ważne? Wiesz co, myślę, że to mnie może złapałaś na pewnej niekonsekwencji, bo z jednej strony rzeczywiście masz rację, jest taki nurt, może nie tak wyraziście, z pewnością nie tak wyraziście, jak w tej książce pani Małgorzaty Łukasiewicz zaznaczony, takie poszukiwanie pewnej metaforycznej strony tłumaczenia i tłumaczenia w ogóle jako metafory ważnych czynności człowieka w życiu.
z jednej strony, ale z drugiej strony, jak zauważyłaś, ta formuła tłumaczenie to jest, wskazywałaby na ruch zgoła w przeciwnym kierunku, jakobym obiecywał jakąś definicję. No właśnie. Wydaje mi się, że to jest pewne, może rzeczywiście to jest takie pęknięcie, może rzeczywiście to jest jakaś niekonsekwencja, być może to jest wynik tego, że wiesz, będąc z 50-letnim stażem nauczycielem, człowiek ma jak gdyby wdrukowane pewne przyzwyczajenia, że metafora metaforą, ale dobrze jest pokazać palcem, prawda? Więc być może to jest pewna słabość, niekonsekwencja tego, o czym tutaj... To ja bym cię broniła przed tobą samym, bo mnie się zdaje, że to dla mnie to ma troszeczkę inny wymiar. Dla mnie to ma wymiar takiej pracy na obrazach, która prowadzi do pracy na pojęciach, do wypracowywania tych pojęć i komplikowania ich, tak? To znaczy jakby taka fundamentalna nieprzezroczystość tego, czym jest przekład jako pojęcie i jako praktyka, zmusza do takiego kreatywnego szukania obrazów, poprzez które można by, czyli metafora w służbie naszego rozumienia i naszej praktyki, prawda? Raczej niż w służbie opisywania czegoś innego, to niż prawda. Przekład. Tak. Rzecz, która mnie też uderzyła, jak mówię o tych twoich metaforach przekładu i wyjaśnieniach przekładu, to jest nagromadzenie takich dramatycznych, nawet powiedziałabym brutalnych czasami metafor wojny, zmagania, walki, współzawodnictwa, konkurencji. Czy to, dlaczego? Jakie to ma dla ciebie znaczenie, żeby szukać wśród tych obrazów właśnie próby podejścia do tłumaczenia? Może jeszcze na momencie się odniosę do twojego poprzedniego pytania, ale tylko na dwa, trzy zdania. Do tej twojej uwagi odnośnie bardzo, tej konstrukcji tłumaczenie to. Bo to jest też także dowód takiej mojej bezradności, bo niby pokazuję palcem, że chcę powiedzieć to jest to, ale w sumie żadnej definicji nie daję, prawda? Bo, czyli to się wszystko rozsypuje, pozostaje to czystą obietnicą, czyli wracamy do sfery metafory, oczywiście. A teraz wracając do twojego pytania o te obrazy. No, wydaje mi się, że chciałem sięgnąć i część z tych obrazów zresztą jest rodem z mitologii, prawda? Bo pojawiają się tam różne nawiązania do greckiej mitologii i czasem do Homera też. Wydaje mi się, że te metafory, wracam znowu do słowa metafory, wydaje mi się, że one mają za zadanie zaniepokoić trochę czytelnika i pokazać mu, że taka gładkość przekładu, z którą czasem czytelnik bardzo mocno docenia, mówimy, że to się świetnie czyta po polsku, tak, prawda? Że może trzeba by zwrócić uwagę na takie miejsca, w których zastanowić się, dlaczego to się świetnie czyta. I po pierwsze, może się świetnie czyta dlatego właśnie, że odbiegło od oryginału i wydało mu, w cudzysłowie, wojnę, prawda? Mhm. Starło się z nim w jakiejś potyczce. Aksamitną wojnę, prawda? Bo oczywiście wojnę używamy jako tutaj głębokiej metafory. To jest taka wojna, która czyni pokój oczywiście. Gdzieś o tym chciałem też potem powiedzieć. Więc myślę, że to byłoby takie główny cel tego zamierzenia. Bo to jest taki sposób obrazowania i myślenia, który przeciwstawia się najpowszechniejszej chyba obrazowej reprezentacji przekładu jako działania mesjańskiego. Tak? To wszyscy bardzo chcemy w to wierzyć. Ludzie będą tłumaczyć, jeśli będą się tłumaczyć nawzajem, jeśli będą rozumieć nawzajem to, co mówią, no to zapanuje pokój. Przecież nikt nie będzie chciał walczyć z kimś, kogo właśnie zrozumiał. Wydaje mi się, że twoja książka sugeruje, że to nie takie proste. I oczywiście jakby to zmaganie na poziomie tekstu, na poziomie filologicznym jest, mam nadzieję, że zaraz o tym też porozmawiamy, jest istotą rzeczy, ale te efekty mesjańskie wcale nie są takie automatyczne. Nie, one nie są automatyczne. Zresztą nie są automatyczne też dlatego, bo skoro wspomniałaś o mesjanizmie, to oczywiście tu wracamy do słynnego tekstu Benjamina, który przecież był opracowywany i czytany przez wszystkich teoretyków i praktyków przekładu. Ale Benjamin, nie wiem, czy w tym tekście, czy w jakimś sąsiednim tekście, mówi też wyraźnie, że tłumacz to działa na takiej zasadzie, że oczywiście on czyta tekst oryginału na zasadzie pewnego komunikatu, ale on tego tekstu nie może do sfery komunikatu ograniczyć. Mhm. On go nie może zamknąć w tej sferze komunikatu. Bo wtedy ten przekład zostanie, nie używa tego słowa, ale dla uproszczenia zbanalizowany i zrobi mu krzywdę, po prostu pokaże
taką stronę tego przykładu, tego dzieła, której ona zapewne nie ma. Więc Benjamin wyraźnie sugeruje, że przekład nie może się ograniczyć do sfery komunikatu, czyli on musi zwrócić uwagę na tą stronę językową, a ta oznacza zmaganie i to zmaganie podwójne. Raz ze zmaganie się mojej mowy z mową oryginału, ale także zmaganie się mojej mowy z moją własną mową, prawda? Czyli czasem chodzenie pod włos ustalonych znaczeń, szukanie innych słów, innych oznaczeń itd. Czasem to oznacza zmaganie się ze zmianami w kulturze. To u Elżbiety Tabakowskiej w tej książce jest bardzo mocno zaznaczone, jak bardzo ona się mocowała, kiedy musiała znaleźć określenie na jakiś rodzaj kapelusza, na przykład, tak, który był w wieku XVIII, a dla nas to już nic nie mówi, prawda? Więc to są rozmaite rodzaje zmagania, ale też to zwraca uwagę, jak wiele jest pułapek w tłumaczeniu, prawda? I ja myślę, że każdy z nas w te pułapki jakoś wpada. To mogą być różnego rodzaju pułapki, płytsze, głębsze, ale to pokazuje po prostu, jakim wielkim labiryntem jest każdy tekst i w jak wielkim labirynt wchodzimy, jeśli w ogóle zagłębiamy się na poważnie, powtarzam, na poważnie w język. Tym dyskusjom nad niebezpieczeństwami wojny przekładowej oraz nad tym otwierającym się horyzontem zbawczym towarzyszy myśl Derridy, którą już zacytowałeś dzisiaj, która pojawia się na samym początku książki, a potem zostaje rozwinięta w postaci 11 krótkich refleksji, medytacji nad pewnymi aspektami tej myśli. Mianowicie, że nie ma nic poważniejszego od przekładu. Przeczytam fragment, jeśli można. Jak mamy rozumieć to stwierdzenie? Nie ma nic poważniejszego od przekładu. Jak mamy rozumieć to stwierdzenie, które odnajdziemy pod koniec przywoływanego już słynnego eseju Jacques'a Derrida poświęconego wieży Babel? Jak mamy rozumieć to zdanie, tyleż zwięzłe, co w swojej kategoryczności graniczące z patosem? Rzeczywiście, jak myślałam o tym zdaniu, to przychodziło mi do głowy, że to może w ogóle jest nieprawda. Może to jest właśnie patetyczne demagogia. Tyle rzeczy jest poważniejszych od przekładu. Życie ludzkie, zdrowie ludzkie, takie myśli przychodzą człowiekowi w dzisiejszych czasach bez trudu. No, natomiast skoro mówisz o powadze życia ludzkiego, no to można by teraz snuć refleksję, do jakiego stopnia traktujemy swoje życie w całym tego słowa znaczeniu z należytą powagą. Ale to jest jak gdyby temat na inną rozmowę. Ale wydaje mi się, że powaga tłumaczenia polega między innymi na tym, że zwraca uwagę na to, o czym ty powiedziałeś, na powagę ludzkiego życia, które ma wiele kształtów, ma wiele barw, nie ma jednej formuły, jest zawsze niekompletne, jest zawsze niedoskonałe, jest zawsze przedzierające się przez rozmaite gąszcze i trudności. I wydaje mi się, że ta powaga tłumaczenia polega na tym, że właśnie uzmysławia nam powagę naszej egzystencji w dużej mierze. Co więcej, ona pozwala nam zachować coś, co, nie chcę powiedzieć, co utraciliśmy, ale co w dużej mierze osłabło w nas za sprawą polityków zresztą. Znaczy, mam na myśli pewien taki utopistyczny, nadziejny wizerunek przyszłości, w którą stronę idziemy. Politycy na ogół obrzydzają swoje własne pomysły swoim kolegom, mówiąc, ależ to jest utopijne. Czym pozbawiają nas idei de facto. Dlatego ja chciałbym mówić raczej utopistyce, żeby zachować odrębność od słowa utopijność. Wydaje mi się, że przekład jest utopistyczny w tym sensie, że on chce zmierzać do pełni, chce oddać ten tekst w całości. Tłumacz wie, że nie będzie w stanie. Tłumacz wie, że za chwilę pojawi się inny tłumacz, który zrobi to inaczej, zrobi to lepiej. Tu lepiej, tam gorzej, tak, zrobi to inaczej. I wydaje mi się, że to jest bardzo taka ważna lekcja w dzisiejszym świecie, który ograniczył się do takiej twardej pragmatyki i jak gdyby porzucił sferę idei, w którą stronę mamy iść. Mamy robić wszystko, żeby podtrzymać status quo. Przekład się temu sprzeciwia. Dlatego są ciągle różne przekłady. Prawda? Dlaczego ileż mamy Szekspirów? Tak. Ileż mamy Alicji w Krainie Czarów? Każde pokolenie powinno sobie to zrobić, a może każdy z nas powinien sobie to zrobić na swój własny użytek, niekoniecznie zmierzając do publikacji. Także
Wydaje mi się, że na tym polega powaga. Natomiast oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że na takim poziomie kogoś, kto chciałby to powiedzenie skontrować, to oczywiście można powiedzieć, że są rzeczy poważniejsze. Z tym, że jak powiadam, tu wracamy do pytania o powagę. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ wydaje mi się, sądzę niestety, że wiele rzeczy, które powinniśmy traktować z powagą nie traktujemy. No oczywiście to, ta moja interwencja była trochę podpuszczeniem cię na tłumaczenie się z tego. Ja oczywiście jestem pierwszą osobą, która by przyklasnęła po przekonaniu, że nie ma nic poważniejszego tłumaczenia. Bardzo przy tym takim wysokim, czasami może sprawiającym wrażenie oderwanego od samego zagadnienia tłumaczenia jako praktyki, tonie twojej refleksji, bardzo mnie ujmuje to, że każdą z tych swoich mocnych, wysokich tez testujesz na bardzo konkretnych przypadkach. Staram się. To moim zdaniem szalenie cenne również dlatego, że pozwala zobaczyć, w jaki sposób zwykłe nasze krzątactwo tłumaczeniowe, żeby przypomnieć genialny termin zmarłej niedawno Jolanty Brach-Czajny. To nasze krzątactwo tak naprawdę jest częścią czegoś większego i do tego czegoś większego odnosi się, czy chce, czy nie chce. Jak mówiłam, jest 11 esejików wyjaśniających powagę tłumaczenia. Mnie oczywiście z powodów egotycznych najbardziej ujął ten, w którym mowa, czwarty, w którym mowa o podróży w górę rzeki Kongo. O białej mgle, która otacza nagle wędrowców. Jest tak jasno, że nic nie widać. Jest tak biało, że zupełnie czarno. I pisze Tadeusz Sławek, taki jest czwarty powód, dla którego przekład domaga się powagi. Ukazuje iluzoryczność dotychczasowej pewności i uczy radzić sobie z niepewnością, z żywiołem bycia. Jest też tak, można by powiedzieć, że w związku z tym to są takie rozważania przypominające rozważania też już niestety nieżyjącego, chyba rok temu zmarłego George'a Steinera, ale może nie Zwierzy Babel, bo to jest książka w swojej powadze, nawiasem mówiąc, za bardzo zobowiązująca, chociaż się pojawia w tej książce, ale zdaję sobie sprawę, że skorzystałem z niej, starając się dla niej zachować szacunek, może w niewielkim stopniu, ale z tej niewielkiej książki, którą później Steiner opublikował, znacznie później, która mówi o 10 powodach smutku naszej myśli. I wydaje mi się, że tak zmierzając w tą stronę, moglibyśmy powiedzieć, że praca tłumacza z tych powodów, o których tu mówiliśmy, z powodów tej powagi, ale tak z powodu owej głębokiej niekompletności, która w niej tkwi, jest pracą bardzo zbliżoną do smutku myślenia, o której Steiner mówi, wylicza ich 10 powodów, w których tu nie musimy wchodzić. Ale z jednym z tych powodów byłoby właśnie to, że my krzątając się po kuchni języka, jak go tłumaczę, wracając do pani Jolanty Brach-Czajny, zasadniczo zdajemy sobie sprawę, że ten posiłek, który wygotujemy, to on nie będzie na miarę Masterchefa, prawda? I że będziemy ciągle musieli szukać jakichś nowych przypraw, jakichś nowych ingrediencji, żeby go uczynić smakowitym. Zresztą wracając do tych metafor i do tego, o czym mówiłaś poprzednio, Magdo, że starałem się to jakoś egzemplifikować. Bardzo też mnie poruszają te starsze teksty ludzi, którzy, jak na przykład Aleksander Pope, pisali o tłumaczeniu. Zresztą sam tłumaczył z greki przecież. I tam znajduje cały szereg bardzo, bardzo ciekawych metafor. Jak Pope mówi, że zadaniem tłumacza jest oddanie ognia oryginału, prawda? Co to znaczy? Warto się nad tym zastanowić, prawda? Więc to jest także taka prowokacja. Blake ci pewnie pozwolił. Blake pewnie pozwolił, tak, ale ciekawe właśnie, że ci autorzy piszący o tłumaczeniu absolutnie nie unikają metafor, a wręcz przeciwnie, jakby się w nich lubują, jakby chcąc wskazać, że no cóż, tłumaczenie jest trochę poza definicją de facto, prawda? Że każde dzieło będzie sobie na nowo definiowało pracę tłumacza w jakimś sensie. To ma związek pewnie i z tym, o czym piszesz w różnych miejscach tej książki, mianowicie z tym, że tłumaczenie to jest zmaganie z sensem, ale i z bezsensem.
Prawda? To znaczy, że właściwie nieustannie zadajemy sobie pytanie, co to znaczy, ale również dla kogo znaczy, jak znaczy. I tu może moglibyśmy przejść do takiego wątku filologicznego twoich rozważań, bo bardzo dużo poświęcasz uwagi temu, co nazywasz w pewnym momencie czułością dla tekstu, czułością dla liter, dla jego materialności, prawda? Dla tego, co nie tylko jest przekazem, ale jest również narzędziem przekazu, czy formą przekazu, jakiejś takiej fakturze, dotykalności tekstu, tak? To jest coś, co właściwie, jak myślimy o przekładzie jako o ekwiwalencji, łatwo pominąć, łatwo umyka. Najda mówi ekwiwalencja, najpierw sens, potem styl, ale nie mówi faktura liter, faktura tekstu, faktura dźwiękowa. A Tadeusz Sławek pisze, ta czułość i odpowiedzialność wobec litery jest siłą, która sprawia, że tłumaczenie dostrzega w powierzchni tekstu pofałdowania i rozpadliny, odsłaniające niezwykłe widoki. Pyta Dorfles, kto nie dostrzeże symbolicznego znaczenia litery S w jej wężowym ruchu, albo litery T utożsamiającej się z litery I wyprostowaną sylwetką człowieka, albo litery T symbolizującej osłonę, dach, albo litery Y wyobrażającej człowieka z podniesionymi ramionami. Tutaj ikoniczność liter, ale też ten obraz rozpadlin i szczelin, coś, co widać dopiero z bardzo bliska. To jest, dziękuję, że to zauważyłaś. Pewnie to jest w jakiejś mierze efektem także tego, że ja, był czas, kiedy ja się bardzo intensywnie zajmowałem poezją konkretną, dziełami Stanisława Drużdża i tej dużej szkoły, bardzo znaczącej szkoły polskiej poezji konkretnej, jaką swego czasu wychowała się we Wrocławiu. Więc pewnie oni też bardzo mnie uczulili na tą materię fakturową, litery. Prawda? Natomiast jest jeszcze coś takiego, że powinniśmy sobie... To jest takie zawołanie i taka prośba i taka suplikacja o to, aby na takie detale... W dzisiejszym czasie jest to suplikacja, zresztą jak myślę, może jest to wołanie na puszczy, ale wydaje mi się ważne, bo kiedy się poruszamy już nawet nie na maszynie, bo maszyna miała większą fizyczność. Tak. Jak zrobiłaś błąd na maszynie, to albo używałaś tego mazaczka białego, albo papieru takiego specjalnego i ten ślad zostawał, prawda? W komputerze nic nie zostaje. Dlatego jest to takie wołanie o rękę, po prostu o pisanie, o przypomnienie, że pisanie jest ręczne w dużej mierze, prawda? I wydaje mi się, że jedną z lekcji czasu pandemii, którą tłumacz mógłby sobie wysnuć i może... Przerobić. Tak, i może przedstawić do rozważenia czytelnikowi, byłoby taka, że oto jesteśmy w tym czasie pandemii winni jakieś skupienie, jakiś namysł, jesteśmy go winni temu czasowi, których ten czas zabrał, no niestety wiele tysięcy zabrał bezpowrotnie. A jedną z form owego skupienia byłaby korespondencja, ale ta korespondencja ręczna. Napiszmy kilka zdań ręcznie, piórem. Zobaczmy, jak ręka funkcjonuje. W momencie, kiedy piszemy na komputerze, to wszystko umarło. Ja się zastanawiam, co będzie pokazane w Muzeum Literatury za lat 50. Co będzie? Będzie pendrive wielbitnego pisarza? Będzie jego Macintosh pokazany? Gdzie on będzie? Tłumaczenie powinno nam tą materialność... Ja wiem, że to jest czasem samobójcze, no bo co może tłumacz zrobić z innym alfabetem, skoro musi go przełożyć skrypt na swój, prawda? Ale to jest takie wołanie. Tłumacz mówi, człowieku, masz rękę. No to weź pióro. No to trudne. Rzeczywiście praca w archiwach uczy, że w momencie, w którym pojawi się komputer, archiwum przestaje być interesujące. Podobno wszystkie ślady elektroniczne zostają i nic nie ginie, ale to jest może mniej efektowne, jeśli chodzi o taką perspektywę widza czy badacza. Natomiast o tym chyba nie piszesz tak bardzo, ale myślę, że ta ręka pisząca, ten znak stawiany na papierze, to nie tylko jest znak stawiany na papierze, ale to jest też praca ciała. Oczywiście. To znaczy siedzenie przy komputerze godzinami, żeby zrobić przekład, jest pracą fizyczną. Oczywiście. Olga Tokarczuk kiedyś o tym tak napisała, że, prawda, że pisanie książek to jest ciężka praca fizyczna, to prawda, która to rozwala prawda. Kręgosłup, to prawda. Powoduje ból głowy. Każdy z nas coś wie o tym.
Ale to bardzo mnie frapuje taka kwestia właśnie cielesności tego, co intelektualne. Natomiast wracając jeszcze do twoich tez poświęconych filologicznemu wymiarowi pracy tłumacza, bardzo mocno podkreślasz, że tłumacz to jest ktoś, kto z wielką czułością podchodzi do tekstu i ta czułość jest gwarantem uczciwości. Zastanawiam się, cytujesz Wernera Hamachera, który pisze o pracy filologicznej. Filologia walczy w wojnie domowej po stronie języka i świata, przeciwko przemysłowemu fabrykowaniu języka i świata. Walczy przeciwko niemocie. Musi być w takim razie wyczulona, by nie ulec obecnym w niej samej tendencjom do takiej industrializacji, z których najgroźniejszą, usypiającą bowiem czujność jest dziennikarstwo. Tu osobny temat się otwiera, ale chciałam zapytać o to, czy rzeczywiście myślisz, że praca tłumacza jest pod tym względem wyjątkowa? Czy to nie jest w ogóle praca każdego pisarza? Czy to nie jest praca każdego, kto z języka, z mowy, z prawdy języka robi swój zawód? Zdecydowanie. Choć tutaj oczywiście może dwa tylko spostrzeżenia. Pierwsze jest takie, że tłumacz oczywiście sytuacji szczególnie tutaj wyostrzonej, no bo porusza się równolegle w dwóch językach co najmniej, a czasem w niektórych książkach funkcjonują jeszcze, pojawiają się inne języki, więc co najmniej w dwóch różnych językach, co czyni tą sytuację jego szczególnie wyostrzoną oczywiście. A druga uwaga, drugie ostrzeżenie, czy byłoby takie, że jest tak, jak mówisz, choć są ludzie, i tu pewnie ta uwaga do nich się odnosi, ta uwaga Hamachera o dziennikarstwie, do manipulatorów i propagandzistów, dla których język ogranicza się do pewnego wypreparowanego znaczenia, które ma na celu przekazać pewien komunikat, który ma na celu właśnie odcięcie wszelkich innych znaczeń po to, żeby skupić uwagę na jednym. Ponieważ wybrałaś też z tego Hamachera, ja bardzo cenię te jego 95 tez o filologii, to jest chyba z 2010, kiedy on to sformułował, ale skoro wybrałaś ten temat, gdzie pojawia się słowo przemysł, no to tak sobie pomyślałem, ta industrializacja języka, która, tu wracamy też do tematu ręki i rękodzieła, człowieku, bądź rękodzielnikiem, a nie przemysłowcem komputerowym, staćmy przynajmniej momentami. Taki ciekawy, bardzo ostatnio znamienny przykład mi się nasunął, kiedy upadła takiego właśnie manipulatorskiego zastosowania industrialnie sfabrykowanego języka. Kiedy upadła tak zwana piątka dla zwierząt, to ona upadła pod hasłem obrony przemysłu. To już nie było mowy o zwierzętach, była mowa bronimy przemysłu hodowlanego, bronimy przemysłu drobiarskiego. A jak mamy do czynienia z przemysłem, no to właściwie pierwsza konotacja jest jaka? No fabryka, spokojnie, gospodarka, PKB, bronimy przemysłu, to nie ma nic ze zwierzętami wspólnego. I ja myślę, że to coś na ten kształt, takiego chyba adresata owego dziennikarstwa, tego typu dziennikarstwa miał na myśli Hamacher, kiedy to mówił. Ale to jest też bardzo praktyczna uwaga dla nas. Musimy bardzo uważać na słowa, którymi się nas bombarduje, ponieważ te słowa mogą nas wpędzić w bardzo przykre, ślepe zaułki. Myślę sobie tak o tym dziennikarstwie manipulacyjnym, z pełnym szacunkiem dla wszystkich dziennikarzy, tak? Ale o tym sposobie zaprzęgania języka do roboty na czyjś użytek ideologiczny, prawda? To są też bardzo kreatywne użycia języka często, prawda? Ale kreatywność to występna. No, to trudny temat, prawda? Oczywiście, znaczy tutaj jakby ja nie chcę się spierać, natomiast to jest ciekawe, bo bardzo trudne, jak to rozpoznać i jak to opisać. To jest zadanie filologii i edukacji. Właśnie, prawda? To jest zadanie filologów i edukatorów, oczywiście. No właśnie. Piszesz w pewnym momencie o przekładzie w innym jeszcze aspekcie, ale bardzo mocno łączącym się z tym, o czym mówimy, czyli manipulacji, edukacji, umiejętności znalezienia otwartych i zamkniętych ścieżek. Mianowicie o przekładzie jako obszarze wolności i samo
dzielności. Bardzo w typowy dla siebie sposób używasz w tej książce, podobnie jak w innych swoich pracach, nawet ich tytułach, takiej słowotwórczej. Udając Emily Dickinson z tymi myślnikami. Krótsze. U ciebie są krótsze. U niej są takie długie kreski. Ale ta samodzielność byłaby właśnie rewersem wolności. Samodzielność tłumacza, tak? Rewersem w sensie ścisłego związku. To prawda. Może znowu to przeczytam fragmencik. Światy przekładu, zawsze w liczbie mnogiej, pozostają światami wolności, która spełnia się w dwóch wymiarach. Pierwszym jest rozległość lektur tłumacza. Przekład wyniknie nieuchronnie jako ich stop. Drugi moment to chwila decyzji, która z wrzenia lektur i rozżarzonych słów wybiera jedno, a zatem zatrzymuje ten strumień epok, czasów, miejsc i znaczeń. Wypowiada im posłuszeństwo, przestaje im świadczyć, mówi im stop. Wolność wyboru w sensie szerokości, wolność wyboru w sensie wąskości, tak, jednoznaczności, wymagająca samodzielności. W którymś momencie ten moment musi nastąpić, bo inaczej ugrzęźniemy i nie będziemy w stanie sprostać zadaniu, któremu pewnie w 100% i tak nie sprostamy, ale zadaniu takiego życzliwej próby obdarowania naszego języka tekstem oryginalnie napisanym w innym języku, prawda? Jeszcze jest ten element darowywania, obdarowywania, który też tam się pojawia chyba marginalnie. Ale tak jak mówisz, to słowo stop jest tutaj dwuznaczne oczywiście. To jest stop lektur, ale także stop lekturom. Wracając do słowotwórczych terminów, opozycja, do której dochodzisz pod koniec książki. Ta książka zresztą ma bardzo taką, powiedziałabym, zwodniczą i subtelną konstrukcję. Wątki się rozpoczynają, potem niby zanikają, taka troszkę fastryga, a potem na końcu związują się w bardzo piękne zakończenie ściegu. Kolejna metafora, którą tutaj z zakresu gospodarstwa domowego i krzątactwa kobiecego wprowadzam. Jakoś podświadomość mam tego pełną, jak się okazuje. Wracając do mojego pytania. Mianowicie pod koniec wikłają się ze sobą dwa terminy. Język czysty, nawiązujący jest to termin do Waltera Benjamina, oraz język oj nieczysty. Oj nie, w nawiasie, czysty. On jest ojczysty, nieojczysty, nieczysty. Czy mógłbyś powiedzieć więcej na temat tej pary i tego czyszczenia? Zaczęliśmy troszkę od tego gestu niepożądanego, prawda? Czyszczenia i zbytniej czystości, ale tego zanieczyszczenia, które nie jest groźne, które właśnie jest ubogacające? Tak mi się wydaje, bo tutaj wracamy do tej kwestii, od której zaczęłaś. Gdzieś na samym początku pojawia się w tej książce to ostrzeżenie przed praktyką, ale także i polityką, i ideologią natywizmu. Tak się ten termin tam pojawił. Więc to pojęcie języka oj nieczystego gdzieś jak gdyby innym sposobem fastrygowania, używając twojej ładnej metafory, fastrygowania tej samej myśli, podobnego obrazu. Wydaje mi się, że to jest coś, co jesteśmy sobie i innym winni, to znaczy pokazanie, jak bardzo złożoną sprawą, taką labiryntowo złożoną sprawą jest język, który my uważamy za własny, jest język, który my praktykujemy na co dzień, uważamy się za dziedziców jego wielosetletniej tradycji zapisanej w literaturze i dziełach sztuki. Ale też stoi przed nami obowiązek pokazania, jak bardzo ten język jest, tu uważamy za nasz, za swojski, ileż w nim jest rzeczy, które nie są swojskie, ileż w nim jest rzeczy, które nie pochodzą od nas i ileż w nim jest rzeczy, które nie tylko zapożyczyliśmy, ale zapożyczywszy przekonstruowaliśmy, tłumacząc je na nasze, by tak powiedzieć, na nasze warunki, na nasze obyczaje, na naszą kulturę. Więc takie upieranie się przy czystości, takiej nienagannej czystości, takiej zmierzanie do takiego wyczyszczenia, o którym mówił Orban na początku tej książki, w tym cytacie, jest w moim głębokim przekonaniu zubażaniem i robieniem krzywdy językowi ojczystemu. Więc rozważenie tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich elementów, które wchodziły w skład tego języka, jest taki, i także rozważenie
uszanowanie trudu pisarzy piszącym po polsku w przeszłości, którzy się mocowali z innymi językami, zastanawiając się, jak te słowa w ogóle pojęcia wprowadzić do polszczyzny. Tam jest taki fragmencik, który relacjonuje, jak bardzo Łukasz Górnicki mordował się z Il Cortegiano. Mówił, a tego w polszczyźnie nie ma. Co ja mam zrobić z tarantellą na przykład, prawda? A tego brat Szlachecka nie zrozumie. No to ja muszę to zrobić inaczej. I w związku z tym jest pokazane, jak ta swojszczyzna wcale nie przychodziła nam tak łatwo, prosto. Ona nie była nam dana, ona się rodziła czasem w bólach, czasem w mękach, czasem z trudem i miała matki i ojców z wielu różnych krajów, z wielu różnych języków. Więc to jest jak gdyby taki sposób, tam są różne inne jeszcze szczegóły. No ale też wracając jeszcze do twojej takiej pieczy i zwracałeś na to uwagę, tej trosce o literę, o fakturę. No tak mnie zastanowiło, dlaczego jak Stanisław Brzozowski w swoim dzienniku wymienia różnych autorów i także rosyjskich i pisze ich polską czcionką, to nagle Lermontowa pisze rosyjską czcionką. Czemu? Coś musiało za tym stać, prawda? Że coś było w tym Lermontowie, że on go nie chciał spolszczyć w sensie fakturowym, prawda? Tak. Że coś musiało z nim z tej ruszczyzny pozostać. No więc w tą stronę. A do tego jest potrzebna filologia, ale filologia też potrzebna jest do tego, żeby życie społeczne było mądrzejsze. Żebyśmy potrafili rozpoznawać te różne zasadzki, te różne pułapki, te różne ślepe korytarze, które usiłuje się nam raz wpędzić, używając, nadużywając, czy odcinając wiele znaczeń z pewnych słów i ograniczając do jednego znaczenia. Wydaje mi się, że to jest także zadanie filologii. To pojęcie czystości, jak teraz o tym mówisz, to przyszło mi do głowy, że właściwie to jest jakaś taka iluzja groźna i nieprzyjemna bardzo, serwowana nam przez taką, z takiej perspektywy, powiedziałabym, eugenicznej. Nie? Znaczy wyczyścić, wyszorować, to jest prawie jak takie obrazy, prawda, szorowania szarym mydłem języka dziecku, które powiedziało słowo uważane za plugawe. Bardzo myślę, to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że to nie jest obrona wartości, która ma perspektywę społeczną dużą, tylko raczej taki, znowu z całym szacunkiem, konserwatyzm, który służy konserwowaniu czegoś, co daje iluzoryczne bezpieczeństwo, prawda? I co jest też utopią na dobrą sprawę. I taką utopią, która pozbawia nas wielu wrażeń. Nie padło to słowo, mówiliśmy o tym słowie, zanim zaczęliśmy tą rozmowę, bo ty użyłaś w którymś momencie słowa wrażliwość. Ja myślę, że filologia także i zadanie tłumacza powinno być tak, że powinno polegać na budzeniu wrażliwości na słowa, na język, na brzmienie, na fakturę języka. To są wszystko rzeczy bardzo ważne. No dzisiaj widzimy ze zgrozą, że ty mówiłaś właśnie o tej praktyce dawnej, o szorowaniu szarym mydłem języka dziecku, które użyło brzydkiego słowa. No dzisiaj, jak wiemy dobrze, brzydkie słowa często są rekomendacją do życia publicznego, więc to nie chcę już być nadmiernie złośliwy w tym momencie. No, ale definicja brzydkości słowa jest oczywiście historyczna i sytuacyjna, tak? Okazuje się, że na przykład słowa śląskie mogą być brzydkie i trzeba je wyszorować. I groźne, tak. Zresztą ja to pamiętam z młodości. Chodziłem tutaj do szkoły podstawowej. Wszystko się działo, całe moje życie, Katowice. Ale większość moich kolegów mówiła po śląsku i nauczyciele nie byli zachwyceni. Na ogół poprawiali, na ogół, no nie chcę powiedzieć zakazywali, ale to nie było comme il faut. Tak a propos tego. No, to prawda, ale to też nieopisana i nieuznana i niedoceniona dwujęzyczność. Chciałam na koniec jeszcze wrócić do myśli o czymś, co się przewija przez całą naszą rozmowę i do terminu, którym kończysz książkę, nawiązując do Paula Rickera, mianowicie do gościnności. Przekład, tłumactwo byłoby taką gotowością do gościnności, do tego, żeby otwierać się w sensie każdym, tak? Społecznym, świadomościowym, bezpośredniego kontaktu, cielesnym, tak? Na drugiego. Tak. Tak, wierzysz w to. Tak, tak, tak myślę. I ta późniejsza
myślę, już późniejszego okresu prac Derrida, gdzie on tyle uwagi poświęcał pojęciu gościnności, prawda? I te takiej gościnności on obdarzał, zawsze opatrywał to tym przymiotnikiem bezwarunkowej gościnności, prawda? Tak jak mówił o bezwarunkowym uniwersytecie. To jest myśl mi bliska i wydaje mi się, że gdzieś ta idea gościnności jest gdzieś u samej korzeni działalności tłumacza. I jest praktycznie realizowalna. Ja myślę, że jest myślę o tym dlatego, że gościnność ma rewers, jakim jest ryzyko. Oczywiście, że zawsze tak. Jesteśmy, nawet chyba taka formuła, aż po polsku funkcjonuje, choć chyba nie jest to bardzo poprawne, że jesteśmy bytami zaryzykowanymi w jakąś we wszystkie możliwe sytuacje. Tak samo jak niezbyt chyba eleganckie słowo, jesteśmy zaopiekowani, prawda, którego nie lubię, ale które funkcjonuje, prawda? To jest też zadanie tłumacza, co miałby tłumacz z języka polskiego na angielski na przykład zrobić z takimi słowami jak zaopiekowany czy zaryzykowany, prawda? Ale dobrze, to dygresja. Natomiast tak, wierzę w gościnność, która jest opatrzona pewną dozą ryzyka i to ryzyko jest obustronne. Mhm. Ryzyko jest dla tłumaczonego autora, że on zostanie w cudzysłowie niefortunnie lub źle przetłumaczony i w związku z tym jego praca w jakimś sensie, która w języku X była udana, w języku Y okaże się zupełnie inaczej oceniona, ale to jest też ryzyko dla tłumacza oczywiście, nieustanne ryzyko, tak. To jest tłumaczenie i dla jego języka. I kultury. Dla jego języka, tak, ale to też uczy tego, jak bardzo w ogóle, ile uwagi w ogóle trzeba językowi poświęcić. To jest też taka lekcja bardzo praktyczna, którą wszyscy powinniśmy wyciągnąć. Musimy kończyć, chociaż chciałoby się jeszcze pociągnąć parę wątków. Mnie by się chciało na pewno. Proszę Państwa, bardzo serdecznie zachęcam do spojrzenia na książkę Tadeusza Sławka Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy. Wieża Babel, która jest zarazem latarnią morską na okładce, znakomitej okładce Przemysława Dębowskiego. Książkę wydało pomysł, wydawnictwo tak. Charakter w serii, w której przedtem ukazała się książka znakomita Małgorzaty Łukasiewicz, a pro domo sua dodam, że oboje Państwo, Małgorzata Łukasiewicz i Tadeusz Sławek, wygłaszali wykłady, które znalazły się w ich książkach na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Polonistyki w Centrum Badań Przekładoznawczych. Wszystkie te momenty i wykłady i praca nad książką i Twoja obecność tutaj na festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, chcielibyśmy, ja doświadczam ich, a chcielibyśmy, żebyś Ty też doświadczał ich jako momentów gościnności. Bardzo Ci dziękujemy za to, że chciałeś nas wpuścić do swojej myśli, nas tłumaczy i poobracać naszymi pojęciami. No, jako tłumacz jesteś jednym z nas, my jesteśmy z Tobą i bardzo dziękujemy za rozmowę i za to, że zgodziłeś się. Ja bardzo dziękuję, Magdo, dziękuję za zaproszenie. No i w ogóle także dziękuję za pracę nad tą książką, bez Twojej fastrygi. Wracam do tego, ta książka wyglądałaby zupełnie inaczej pewnie. No, pewnie o wiele gorzej. Zatem bardzo Ci też za to dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.